Trenerze, półtorej tygodnia do rozpoczęcia rozgrywek ligowych. Jak podsumowujemy te dotychczasowe przygotowania? No na pewno praca została wykonana i mam nadzieję, że to wszystko pozwoli nam dobrze wystartować. Na pewno troszkę kłopotów zdrowotnych tutaj mamy. No, w dzisiejszym sparingu nie mogliśmy skorzystać z takich piłkarzy jak Cholewiak, jak Łętocha, jak Raduli i to są zawodnicy, którzy na pewno stanowią o sile naszego zespołu, ale ci pozostali, młodzież, która zebrała lekcje w Pucharze Polski, no okazuje się, że potrafiła z tego wyciągnąć wnioski. Dzisiaj naprawdę było przyjemnie patrzeć na ich postawę na boisku. Także na pewno mówię optymistycznie, na pewno z nadzieją na ten nowy sezon. Jak widać, pozyskujemy nowych zawodników, zmieniamy oblicze zespołu, wzmacniamy zespół i mam nadzieję, że to na pierwszy mecz, półtora tygodnia, troszkę więcej jak 10 dni, ale że pozwoli nam to naprawdę zmienić oblicze zespołu, uniknąć tych błędów, które robiliśmy w rundzie wiosennej i być takim zespołem, który w każdym meczu, na każdym boisku, na każdym stadionie walczy o zwycięstwo. Jakie plany na te ostatnie dni przed inauguracją rozgrywek? No tu już spokojna praca, czekamy na powrót, tak jak powiedziałem, Cholewiaka, który jest po operacji przepukliny, Łętocha, który ma drobne problemy zdrowotne, mam nadzieję, że już dołączy do nas również od jutrzejszego dnia do treningu. U niego była krótsza przerwa, no ale jednak te 5 dni w tej chwili jest bez treningu. No i Raduli, który myślę, że ten pech musi go również opuścić. Na pewno już był na dobrym poziomie, już grał, już wydawało się, że jest blisko. Kolejna jakaś kontuzja i kolejne 2 tygodnie pauzy kończą się w tym tygodniu i mam nadzieję, że wróci i będzie stanowił o sile tego zespołu. Jakie oczekiwania na sezon? No oczekiwania, na pewno chcemy, na pewno to będzie loteria w tych pierwszych meczach, bo tak jak widać, no dzisiaj dołączył do nas kolejny zawodnik i dzisiaj akurat pokazał się z bardzo dobrej strony i raz, że może zagrać na, co najmniej na 3 pozycjach, ale no po pierwszym sparingu nie chciałbym powiedzieć, że to jest bardziej napastnik czy bardziej pomocnik, na obu pozycjach zagrał obiecująco. Został jeden sparing tak naprawdę w sobotę z Centralną Ligą Juniorów i tu pierwsze chciałbym mieć wreszcie do dyspozycji wszystkich zawodników, a drugi raz no, zagrać tym optymalnym ustawieniem w optymalny sposób, ale na pewno przez te pierwsze 2-3, a może nawet 5 meczy już ligowych będziemy szukali tego optymalnego ustawienia dla zawodników. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć, że raczej mamy bogactwo w tej chwili, jeśli chodzi o skład zespołu, niż to, że musimy łatać powstałe dziury.